Obudziłem się w takim dziwnym miejscu, zwanym drzwiałką. No, pani dziecko miało wypadek, potrąciły go dwa auta, nie wiadomo co z nim. No cały byłem we krwi, wiesz. I on przychodzi, wchodzi do tej karetki, tak patrzy. Sewer, ty nie dasz rady jutro zagrać. Ja pożyczyłem pieniądze od mamy, będąc pół roku piłkarzem ekstraklasy. No, no takie były realia. Dobra, no czy stać nas na jeszcze jeden keczup, czy już sam suchy chleb jemy, nie? Dla niego to było jakby na rękę, że mi tam, że taki słabszy moment mi się zdarzył, bo chciał ściągnąć po prostu kogoś swojego. Trener czyta skład i tam bramce Tomasz Dene. Moje kibice, gdzie ja grałem, miałem ich za swoją bramką i oni, wiesz, tam wyzwali rodziców, że połamią nogi, spalą auto, wiesz, to na porządku dziennym, nie? A nie mówię, bo tam propozycje były. Przy Fejmu, bo miałem okazję poznać Wojtka Gole, też mi tam propozycję składał, że jakbym chciał, no to mam tylko powiedzieć z kim i... Pytali mnie zresztą z Klaudem Ema, czy bym chciał z nim. Ja mówię, no tak, no ale proponowali mi tam gdzieś jedną walkę i jeszcze nie był rywal ustalony.